Dzień dobry widzowie, no to mamy drugie wejście na Toyota Aygo z silnikiem 1.0, mocy chyba niecałe 70 lub 69 koni, coś takiego. Model jak widać 3-drzwiowy, data pierwszej rejestracji, jak się nie mylę 2015 rok, przebieg 164 tysiące, więc ciut ponad te 16 rocznie, czyli ktoś troszeczkę jeździł więcej niż się zdarza w tych modelach. Ale to według mnie nic złego, też nie jest przecież to 300 tysięcy i wóz po jakimś przedstawicielu handlowym. Nie pamiętam teraz na tą chwilę, ile ten wóz miał właścicieli, ale coś mi się kojarzy, że jest chyba od pierwszej właścicielki. No ale to sprawdzę, wrzucę Wam oczywiście tutaj w przerwie filmu lub w informacje w ogłoszeniu. Co mnie skusiło w tym wozie? Przede wszystkim to, że cały ludki lakier macie tutaj w oryginale i nie jest ona zgnita. A te wozy, te bliźniacze, wszystkie samochody C1, a Toyota Aygo i coś tam jeszcze było, chyba Peugeot 108 czy coś takiego, lubiły sobie jednak przykorodować. Tutaj, że pewnie ten samochód nie był nigdy lakierowany podwójnie, to wszystko utrzymało się w fajnym stanie. No i druga ciekawa opcja, ma naprawdę niezłe wyposażenie, jak na oczywiście pojazd klasy, ja to się śmieję, mikro, ale to jest klasy wielkości Seicento, czy taki bardzo, bardzo pojazdu do miasta. Tutaj na przykład z tyłu mamy kamerę cofania dobrej jakości, a lufelgi to są, co widzicie tutaj na filmie, 15, nie jest to kołpak. Oczywiście ma też światła LED do jazdy dziennej i chyba z zewnętrznej cechy coś jeszcze miał, przeciwdzielne chyba, ale to oczywiście będzie wypisane w ogłoszeniu. Co więcej o samochodzie, według mnie bardzo ciekawy kolor. Właśnie jak widzicie, troszeczkę zacząłem nagrywać i wyszło słońce za tych chmur. Już się delikatnie zmienił. Nie jest taki czerwony, wiecie, strażacki, tylko taki lekko ciemniejszy. Lekko wpadający w pomarańcze. Mi się on podoba, zwłaszcza w zestawieniu z tym czarnym paskiem. Czerwony z czarnym zawsze fajnie gra, według mnie. I też ten design tego pojazdu jest świetny. Auto jest malutkie, a wydaje się dość przestrzenne. Spójrzcie, jak jest fajnie, dużo miejsca tej widoczności przez boczną szybę i przednią. No i też widać się ta linia, która tu przychodzi sobie na drzwi, przychodzi w lampę i robi tego tak zwanego X-a, czy to wygląda do tej pory nowocześnie. Jak widać, samochód też ładnie ma utrzymany lakier, nie jest wydrapany, nie jest jakiś pookopywany, a powiem Wam, że to nie jest wcale takim oczywistością, bo najczęściej takie małe auta kupi się do bardzo dużych miast, ciasnych miast, gdzie ciągle ktoś coś może Wam smyrnąć, obić albo zahaczyć. Tutaj takich rzeczy nie ma, wiadomo, że jakąś minimalną wniotkę drzwi znajdziecie, ale no te samochody nie mają, prawda, przecież nawet listewki. A teraz jeszcze Wam pokazałem dobrze ten przód. Naprawdę, spójrzcie, jak to jest fajnie jeszcze zaprojektowane, że przechodzi nawet tutaj do tej świateł przeciwdzielnych. Przejdę sobie jeszcze na tył, boczek już Wam pokazałem. Na tyle też fajnie to zaprojektowali, nawet nie ma tylnej klapy, co jest dosyć zabawne, bo większość samochodów ma klapę, a tutaj macie tylnią szybę. Może mi się uda otworzyć jedną ręką. Tak, udało się, proszę, widać tylko szkło. No i bagażniczek taki malutki, no ale po to Wam jest, tak według mnie też mówiłem wcześniej, małe auto, żeby było małe, a nie jakieś tam wielkie, bo tak jest dobrze przede wszystkim zaparkować. No i co tam jeszcze Wam dodam, no skrzynia manualna, pięciobiegowa, technicznie według mnie bez zarzutu, no i fajnie się tym jedzie, 70 koni, jest to żwawe, ma ochotę to jechać, te biegi zmieniacie i ona cały czas pcha do przodu, nie jest to jakiś tam diabeł VVVVTi i 500 koni, ale do takiego jeżdżenia tutaj, jakbyście się po takim miasteczku jak Brzeziny przejechali, to nic według mnie lepszego nie potrzeba. Zaraz zrobimy pomiar miernikiem lakieru, zobaczycie, że wszystko jest w oryginale.
Dobrze, moi mili, dzisiaj troszeczkę odwrotna kolejność nagrywania. Mam nadzieję, że niczym nie zapomnę i o czymś nie pomylę. Nagram Wam najpierw wnętrze pojazdu, ponieważ sobie jeszcze na zewnątrz dosłucha po myciu. Proszę, książka serwisowa. Tu macie biegów. Pierwsze wpisy. Cyk, 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 Toyota. Potem jakiś diesel Shune Autopartner. 20 rok, 75. I na drugiej karteczce, już Wam pokazuję, też są wpisy chyba. Ostatni raz miał w 21 tutaj i coś jeszcze jest pod maską. W 100 tysiącach, teraz masz 167 i na pewno jakaś karteczka pod maską się jeszcze wala. Ale opowiem o wnętrzu, bo naprawdę jak na auto, w sumie najmniejsze w pewnym momencie, jakie oferowało Toyota, jest fajnie zaprojektowane i tak powiem z pomysłem. I ma dużo takich ciekawych rozwiązań stylistycznych. Proszę, zacznę sobie od boczku. No wiadomo, boczek Total Standard, wchodzi czerwone lakier, czyli metal do środka. Troszeczkę mi to przypomina Seicento. W ogóle tak to taki dla mnie troszeczkę jest odpowiednik Seicento, bo na tym się człowiek wychował. Ojciec miał nowe ze salonu. To sporo kilometrów nim przerobiłem i też się uczyłem jeździć. Tutaj pokażę Wam fotel kierowcy, a ten za to mi się kojarzy z kolejnym Fiatem. Maluchem, kiedyś te właśnie tak zwane piloty były modne, tutaj jest chyba intergrokliny i też miały właśnie taki kształt połączenia zagłówka i wszystkiego. Z tyłu, jak widać, jest ISOFIX, miejsca nie ma, nie wiadomo ile, ale no to właśnie po to kupujecie mały samochód, żeby był mały, a nie był kombiakiem. Tutaj deska, fajnie poprowadzone, taka niebieska, srebrna listewka. Duża, szeroka, no i podobają mi się te takie kulki nawiewowe, możecie sobie otworzyć jak chcecie. Do góry, troszeczkę jakbym to z Fiata kojarzył, czy z czegoś. I tu jeszcze taki nawiewik. No i teraz widzicie, czy airbag dla dziecka jest włączony. Tutaj nie wszystkie to mają, duży tablet. Raczej powiem Wam to, jak przeglądałem ogłoszenia. Mało ma tych samochodów, możecie sobie podłączyć również telefon. Macie jego zasięg, tu sobie przejdziecie pyk w muzykę. FM, audio, bluetooth. Można z tego wyjść. Do tego też jest tak fajnie zaprojektowane, troszeczkę na luzie, a nie jakieś cztery równe takie same ikonki. Dalej przechodzimy na środek. Z jednej strony awaryjne i wszystko wkomponowane trochę jak w Yarisie, takie jedno miejsce. Klimatyzacja zwykła działa. Tutaj kolejne miejsce na podłączenie sobie jakichś multimediów. Dwa spore miejsca na kubki, nawet spore miejsce na portfel. I to wszystko ładnie uchowane, niepodrapane. Tak samo jak i ten mieszek i ta gałeczka, to praktycznie Wam powiem zero zużycia. Tak samo jak i tutaj. Fotele też nie takie, że czarne, tylko z jakimś przeszyciem szaro-burę, żeby to wyglądało przyjemnie, doły też czyste. No i przechodzimy na środek, według mnie też kierownica fajnie zaprojektowana i tu mamy skórzaną, bo nie wszystkie mają skórzane. Piano blaki, sterowanie radyjkiem, odbieranie telefonu, no i tempomacik, co też nie jest standardem przy autach takich klasy miejskiej, można powiedzieć, czy bardzo małych. Tutaj oczywiście przebieg, tu macie obrotomierz, postaram się Wam tu dodać gazu, pyk, ładnie się to prezentuje. No i tu też jakieś wskazania komputera, zasięg i spalanie. Widzieliście jakie fajne spalanie, czekajcie, czy tam się cofnie, 4,8 litra. Dlatego właśnie niektórzy szukają tych silników z 1,0. Tu też standardowe takie ustawienie, jak w Toyocie, w większości jest podobne, otwieranie maski, przepraszam, wlewu i sterowanie lustereczkami. Tutaj boczek taki sam jak z drugiej strony. Spójrzcie, mój fotel ładny, niezużyty. No i jeszcze airbag w słupkach. Z tyłu też widzę, w słupku jest. Ogólnie jeszcze Wam pokażę kierownicę, bo naprawdę też nie jest wytarta. Widać, że to auto było dbane i fajnie utrzymane. I tu jeszcze macie manetce przeciwgielne. Chyba to o wnętrzu tyle. Stylistyka ciekawa, to jest fajnie zaprojektowane. Ta deska też fajnie, wiadomo, materiały są jak do auta miejskiego, ale tego się nie ma co oszukiwać i szukać cudów, bo trzeba będzie kupować jakieś auta typu klasy Audi A1, a i tak są większe od Aygo. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to oczywiście może być to komentarz, czy jakieś tam ewentualnie sugestie. To też możecie napisać mi maila lub odezwać się na mediach społecznościowych takich jak Mawkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. I pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie będzie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę je przywieźć na lawecie. A jeszcze warto dodać, jakby że auto się z tego filmu przydało, a szukacie czegoś podobnego lub czegokolwiek innego, moje filmy Wam się podobały, mogę Wam poszukać czegoś takiego na zamówienie.
To by było na tyle. Do następnego. Pozdrawiam. Cześć.